Jak siedzę na fotelu, to pani Aniołek patrzy na mnie, a jak siedzę na łóżku, to też tak samo mam wrażenie, że na mnie patrzy. No więc dzień i noc pilnuje mnie. Czyli taki anioł stróż będzie. Cześć, dzwoni. No nie, córka dzwoni. Tak? Cześć. Słucham? Aha, a ja się filmuję. Najbliższą osobą to jest córka, wnuczka. No matka już później, bo jednak z wiekiem człowiek jak to staje się bardziej niezależny od najbliższych, czyli od matki, od ojca. No, rodzina już ta, którą się założyło, zaczyna być ważna. Otoczenie różnie. Kiedyś to było, trzeba ludzi przyzwyczaić do niepełnosprawności, ponieważ osoby niepełnosprawne w ogóle nie wychodziły na dwór. Były tylko w domach albo gdzieś tam w pobliżu domu, żeby obcy ludzie nie widzieli, bo przecież no, to był jak gdyby wstyd, że ktoś jest niepełnosprawny. W zasadzie wychowywałam się u dziadków. Moja matka wyjechała do pracy, jak miałam, nie wiem, 6-7 lat. Do Torunia i tam pozostała, a ja żyłam tam z dziadkami, ciotką. Ale uważałam, że to nieprawda, że to człowiek niepełnosprawny, to jeżeli nie jest z własnej winy niesprawny, no to nie ma się czego wstydzić. Gdzie są moje kapcie? Nie... No. A wiesz, że tego to nie wiem. A tego wiesz, że mi już nawiwolą? Zajrzyj między wersalki a fotel. Dobra. A w ogóle sprawdzałam, nie mam. Nie wiem. Idziemy szukać kapci. Tak, najgorsze to było przejechanie do miasta, ponieważ wychowywałam się na wsi, więc tam wszyscy mnie znali, otoczenie nie było dla nich szokiem takim, że ja się tam poruszam jakoś na wózku czy na kuckach. No w mieście to było coś niezwykłego, ponieważ osoby, szczególnie kobiety, w ogóle nie wychodziły dziewczyny na ulicę. Jeżeli mężczyzna jakiś, no to jeszcze był jakoś tolerowany. A dziewczyny, kobiety w ogóle nie. I zawsze był szok i dziwne współczucie, no, że o, jaka nieszczęśliwa, jak nie może chodzić, no co to za problem, nie da się żyć. Ja zawsze mówiłam, że da się żyć z niesprawnością. Starałam się ludzi przyzwyczaić do kalectwa, no bo przecież nie można się zamykać w domu. A ja tak jeszcze spytam, a będzie można zamówić u pana ten film? W jakim sposób? Na... Znaczy ja nagram pani, tak. Na płycie. Oczywiście, ja pani nagram na DVD, nie? No. Mogę pani nagrać, oczywiście. Żeby się można było w razie czego. Nie, ja pani zostawię, no oczywiście, że pani zostawię ten film. Nie, bo to nawet komuś pokazać, jak przyjedzie ktoś z rodziny, to pewnie. Mhm. No przede wszystkim moje matce, bo ona jeszcze żyje, także. No to nie wspominała pani w sumie. 87 lat. Tak ostatecznie zaczęłam malować w 2004 roku. Pierwsza ikona jest tam, oparta o szafkę. No i tak w międzyczasie namalowałam już 60 tych ikonek. Urodziłam się jako sprawne dziecko. W wieku 2,5 roku zachorowałam na Heine-Medina. No i Heine-Medina zrobiła swoje, że przestałam chodzić. Przestałam się wtedy poruszać na jakiś czas, ale potem leczenie w szpitalach w Toruniu, w Gdańsku doprowadziło do tego, że no, mogłam się chociaż trochę jakoś tam poruszać bardzo słabo. A potem w wieku 7 lat zaczęłam chodzić na kuckach. Miałam taki fartuch, uszyłam sobie specjalny na biodra, żeby się nie brudzić, rękawice na rękę, trzymając się jedną ręką poręczy, drugą podpierałam i tak na kuckach przemieszczałam się, siedząc na stopiach, ze stopnia na stopień. No, chłopiec, który mi pomaga, jest zajęty, bo ma szkołę
chodzi do szkoły, ma praktyki, więc nie ma czasu poświęcać mi zbyt wiele na pomoc. Ale czasami zdarza się, że właśnie pomaga mi. Nauczyłam się i gotować, i wszystko robić w domu, i praniem zająć, i wszystkim, co potrzeba. No, z wyjątkiem wieszania firan i takich prac na wysokości, które wymagały naprawdę sprawności takiej bez ograniczeń. Żeby jakoś utrzymać się, podjęłam pracę w spółdzielni inwalidów, szyłam rękawice przez 6 lat, a prywatnie doszywałam za parę złotych, żeby jakoś egzystować. Tu jestem na kursie prawa jazdy, czyli już po egzaminach jesteśmy wszyscy. I też maluszku, nie? Tak, na maluszku było, tak. Tak, to jest, uważam, najwygodniejszy samochód dla osoby niepełnosprawnej. I ten maluch tutaj stał pod oknem. Stał, tak, pod oknem przez wiele lat i przeszkadzał wielu osobom, wzywano nawet Straż Miejską, policję, nawet była kiedyś taka zabawna sytuacja, wybrałam się do miasta, a policjant mnie spotkał, dzielnicowy, że ma do mnie sprawę, więc zabrałam policjanta do samochodu, przyjechałam tu pod blok, i policjant zaczął się w końcu śmiać, że jednak nie zrobiłam na niego wyróżnienia i nie zatrzymałam się na parkingu i nie dochodziłam na kuckach tak jak chodziłam, bo to dość trudno było. Tak, miałam wystawę. To jest właśnie zdjęcie z wystawy w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. Pan Szalkowski właśnie jest tu ze mną, moja córka, wnuczka. Próbowałam szkicować ten dworek z ranczem. Jest kilka ujęć tego dworku, ale z żadnego nie jestem do końca zadowolona. Ale pani tak stopuje telewizję? Czy... Nie, tak na bieżąco jak oglądam. Tak, ale to parę sekund. Parę sekund, szybko patrzę. Szybko patrzę i staram się utrwalić. A jak nie, to jeszcze są na drugi dzień powtórki filmów czasami, albo jeszcze za tydzień na przykład. A to jest jeden z najtrudniejszych dla mnie obrazów. Chrystus pojmany bardzo przypomina mojego zmarłego męża przed 11 laty. Sylwetką, zarostem, całą budową ciała po prostu przypomina tą postać. A właśnie założenie rodziny dawało pani szczęście, takie spełnienie? Różnie. Rodzina to jest trudna rzecz, że tak powiem. Szczególnie jak się jest niesprawnym, dużo rzeczy nie można zrobić, dużo rzeczy trzeba oczekiwać pomocy od innych. Od męża, który nie zawsze chce spełniać to, co się chce, ale jakoś tam się poradziło ze wszystkim. A kiedy pani zauważyła to podobieństwo? Od razu. Ale na wzorze, czy? Tak, na wzorze. Na wzorze i na tym obrazie tak, bo ta postać była właśnie taka jak tu jest. A jak poznała pani swojego męża? Byłam na turnusie w Gorzowie Wielkopolskim i tam poznała właśnie swojego męża i tak się zaczęła ta znajomość, potem wyszło małżeństwo, dziecko i wszystko szybko się potoczyło, zmiana życia. A lżej pani było właśnie w małżeństwie, czy samej? Samej było lżej. Jednak trudy wychowania i to wszystko to... Spadły na panią? Tak. Przed ślubem i po ślubie. To różnica jakichś 2 miesięcy może, ale zmiana widoczna jest. I fryzura, i wszystko się zmieniło. Bardziej mnie takie postaci jasne, takie promienne pociągają, a męka pańska to jest taka trudna tematyka. To jakoś nie czuję się dojrzała do tego. A mąż nie był taki bardzo, że tak powiem, domator. On raczej wolał swobodniejsze życie. Lubił wychodzić z kumplami, lubił pograć gdzieś w piłkę. Czy tam nawet inne rozrywki jakieś, ale ja więcej byłam w domu, więc musiałam się wszystkim zajmować.
Nie, przykrych rzeczy nie chcę malować, nie lubię takich trudnych rzeczy, spraw. Wolę zawsze łatwiejsze, takie pogodniejsze. Jaśniejsze spojrzenie, no. No, to jestem ja przy schodach, w korytarzu. No i tu jest właśnie taki ogromny problem, jak całe te schody, wielki znak zapytania z wykrzyknikiem, który, no, co tu zrobić, żeby wejść? No, miejscowe władze, no, w zasadzie nie miały, że tak powiem, możliwości pomagania mi, ponieważ jestem osobą nieuczącą się, niepracującą, więc wiek emerytalny jak gdyby wyklucza jakąkolwiek pomoc. Do 18 instytucji i fundacji zwracałam się w sumie. O, nawet do Jaworowicz, tak, do programu Sprawa dla Reportera, niestety. Mimo, że się jak gdyby zakwalifikowałam, ale potem jednak zrezygnowano ze mnie, bo były bardziej dramatyczne sprawy, bo ktoś tam został wyrzucany z domu, a ja nie, jednak nic mi się nie działo takiego, a siedzenie w domu uznano, że nie jest tak dramatyczne i nie wymaga pilnej interwencji. Nie ma dramaturgii. Tak, nie wymaga pilnej interwencji, dlatego zostałam właśnie odrzucona z tą sprawą. Mimo, że się trzykrotnie do niej zwracałam. No, ciężko, ciężko. Renta 970 zł obecnie, a wcześniej była mniejsza, także naprawdę no, nie bardzo było z czego odłożyć. Tak, także no, sprzedaże tam różnych drobiazgów, detali. No, na przykład sprzedawałam aniołki, obrazki różne tam takie drobne malowane. Motyliki, nie motyliki. No, dzieci były zainteresowane, więc to parę groszy wpadało. Ale... Tak, to no, nie była kwota, która by miała jakieś znaczące wpływ na sumę ogólną, bo to za mało było. To jest projekt windy, tylko dobrze, odpowiednia strona. Tu jest projekt wykopu. No i ta winda po wykończeniu ma wyglądać właśnie tak, z tym, że no moja będzie mniej więcej jak ta, bo bez daszku, bez zadaszenia. No jak się nie wkurzać, no? Ale weź ten gwintowy. Krystian montował? Nie, Jasiu. A kto skrzynkę montował? Nie wiem. Skrzynkę tą? Ja montowałem. Wszystko ty montowałeś? Tak. No to po co mi to dało? Tu mi gdzieś był tam, na samym początku mi domu. Żebyś więcej tego nie robił. Nie trafiło się. Dobra, ale teraz musimy wyjąć. Na ile lat będzie gwarancja? Tu elektryk wszystko powie. Aha, dobra. Bo ja to się o deklarację pytam. Bo tyle lat powinna chodzić, a potem to już ma prawo. Nie, podejrzewam, żeby chyba 2 lata będzie. To krótko. Nie wiem, ja naprawdę nie chcę... Ja jeszcze trochę dłużej planuję pożyć, ale nie wiem, ile się uda. Grzybowskiemu, ojej, aż nazwisko zapomniałam. Który jest dzisiaj 17? 17. 17. Już wiem, co będzie z otwieraniem. Dlaczego to jest tak nisko? Mhm. Bo to winda będzie otwierać. Ja też to wiem. Ja nie wiedziałam. Myślałam, że potem będzie musiała się schylać. Ja wszystko wiem. Nawet wiem, że podawałam kawę panu. Zaraz nie mogę się skoncentrować. Co ja mam napisać tej Pawlakowej? Też chyba tak samo. A trochę Grzybowskiemu tutaj nie za pięknie napisane, ale krzywą. Dobra, musi wybaczyć. Zdarza się. Dość często. Za oknem, Big Brother w domu, nie? A to już teraz tak. Super będzie. Jakże sobie poczekamy troszkę jeszcze?
A wiesz co? A może przyniesiesz to jeszcze przyszedł burmistrza ładniej, a tamto to coś z tym zrobię. Bo tam źle podpisałam się krzywo. A ja położyłam tam gdzie są maskotki, nie? No, to przyniesiesz to. Jeszcze raz poprawię. No i w końcu pani Hania Pawlak przyszła tam kiedyś do mnie w czasie tych wyborów, zmiany po prostu, jak była tym radną. No jako radna odwiedziła mnie, przedstawiła się, no i wtedy powiedziała, że spróbuje załatwić jakąś fundację. I pisała do wielu instytucji, do wielu fundacji. No i... Witam serdecznie. Pani Tereniu, gratuluję wytrwałości i wiary w drugiego człowieka. Dziękuję. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie Fundacja Avalon. Gdyby i nie pan burmistrz. Pan burmistrz. Zasługa. Pan starosta. Która ruszyła wiele wszystko. Osób się przyczyniło do tego sukcesu. No i ja się cieszę bardzo. Tak jakbym fotolotka wygrała. Trwało to tyle lat, ale z chwilą, kiedy burmistrz przejął pałeczkę, wszystko się udało się. Najważniejsze, że się udało. Także jeszcze dziękuję. Raz gorące gratulacje. Dziękuję bardzo. A to jest ikonka mojej wnuczki. Kiedyś po religii przyszła i postanowiła coś namalować, więc namalowała taki krzyżyk. To jest na tym krzyżyku serce krwawiące, korona i ciernie na górze krzyżyka. I przecież wnuki to raczej po dziadkach dziedziczą. Czasami. Ale dzieci nie były leworęczne. Nie. No wiesz, ja to słyszałam taką historię, że ci, co są leworęczni, to mieli bliźniaka w łonie matki i go zjedli. Dlatego stali leworęczni. To takie niedobre, a ja to słyszałam, że są jakieś ukryte talenty. Nie? No ukryte talenty na pewno, ale czy to tak prawda, czy to tak. No Michał Anioł, nie? Leonardo da Vinci. No. Teraz Duda leworęczny. Może jest osobny, z dużym talentem. No i później pan burmistrz wziął sprawy w swoje ręce, że tak powiem, bo jednak na tych balach burmistrza zgromadzone były środki częściowo. Potem jeszcze po różnych sponsorach, no i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. No i trochę własnych środków, no i tak, żeby uzbierać w sumie te 42 tysiące na tą windę. No trwało to 7 lat, to jest dość długi okres. Dziękuję za zaproszenie. Skromny prezencik, gadżety miejskie, ale też anioł. Dziękuję. Dla anioła. Ona dzisiaj nie będzie wspierał go. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że też talent pani Teresy, serce, że te ikony też otworzyły. Ostatnią ikoną, jak pojechałem do Sydrobu, to było mi łatwiej. No, starałam się jakoś ten czas wypełnić, żeby nie marnować życia całkowicie na bezsensownym takim istnieniu tylko. Jeść, spać i żyć dalej, no to trochę za mało dla mnie było zawsze. Jak mi się ręce trzęsą, to nie zwracajcie na to uwagi. To są emocje. Przepraszam. Ale nie ma dla pani Tereni jeszcze. A to pani Tereja se zje potem spokojnie, bo teraz to by jej zaszkodziło. Jeszcze myszeczki Zuzia przynieś. I takie rzeczy właśnie istotne, jak dla pani bardzo ważne, no w perspektywie tych wszystkich inwestycji, to przecież taka niewielka sprawa. A zajęła tak dużo czasu. Wiesz, że pani nas to zmobilizowała, że tutaj Hania nas zmobilizowała. To z tego względu, że Monika się tym zajęła, że po prostu naprawdę, bo wtedy jest radość, to jest większa radość niż oddanie tej drogi i duże inwestycje czasami. A na przykład jest takie miejsce, gdzie pani by chciała pójść jako pierwsze? Jako pierwsze? No nie wiem, myślałam o pójściu do kościoła. No, tak właśnie myślę. W zasadzie podziękować za to wszystko, że tak się stało, że ta winda jednak będzie i to wszystko będzie miało jakieś zakończenie. Jest wiele takich obiektów, które bym chciała zobaczyć. Chciałabym jeszcze raz jechać do Lichenia, jakby to było możliwe. No Częstochowa to jest dość daleko, więc mogę sobie darować, bo to jednak ogromna, że tak powiem, wyprawa. Ja myślę, że za rok powinniśmy panią Terenię, Hania to z tą drogą na pewno pójdzie z nami, zaprosić na jakiś fragment pielgrzymki na tę górę. Jest stolecie odzyskania niepodległości, taki plan. Ja już nawet przestałam o tym marzyć. Kiedyś marzyłam jako młoda osoba. Ja nie mówię, że musiałaby pani zostać na noc, choć to wszystko jest możliwe. Albo zaliczyć się dwa, czyli ten przedostatni wejście na Jasną Górę. To jest możliwe na przykład. Tak? Wszystko jest możliwe. Ja mam nadzieję, że ja się będę dobrze czuła. Przynajmniej tak planuję. Mam nadzieję. A teraz obejrzymy prezent od pana burmistrza.
Na tej gładkiej można robić rysunek, a na tej kratkowanej zapisy. O, też z logo Rypina. Fajnie. Pokaż. Już tylko koszulki mi brakuje. Obejrzymy teraz kolejny prezencik. Aniołek. Przepiękny aniołek. Wspaniały witrażyk. Dziękuję. Ale jest cudowne, zobaczcie, jaka ta Maryja jest piękna. No, nie? Ty nie. Jak w rzeczywistości. No, cudna. Sama robiła torebki? Nie, kupę. Czyli na nowy wózek działa. Aż taka nie jestem wszechstronna. Na nowszy wózek, żeby był aktywny. Tak mają. Bo kupiłam niby aktywny, ale okazał się nieaktywny. To działamy. Nie mogę. Ale w ogóle to czekam na domu. Dobra, uciekamy. Nie uciekam, pani Beleniu, bo przez panią się popłakałam. Dzięki, śliczne. Ja już swoje wypłakałam, a teraz się będę śmiała. Dosyć tego. Tak, nie ma co. Teraz to będę, a dobrze. No, nareszcie jest ta winda, nareszcie się doczekałam. W końcu mogę sama zjeżdżać, wyjeżdżać i właśnie dzięki panu burmistrzowi, panu staroście, wszystkim ofiarodawcom, sponsorom, wszystkim ludziom dobrej woli i tym wszystkim, którzy mi pomagali, mojej rodzinie, która mnie bardzo wspierała w tym wszystkim, mojej wnuczce Zuzi, która wymyśliła sprzedaż obrazów na rzecz mojej windy. Także wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli kogoś pominęłam bez imienia i nazwiska, ale wszystkim naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że wreszcie mogę opuszczać mieszkanie, wracać bez dźwigania mnie, bez pomocy już osób innych. Sama jestem w stanie wjechać i wyjechać.